Weź, mamo! Nie! Tato! Wiesz! Nie! Nie! Dlaczego robicie z tego takie wielkie halo? Dlaczego robisz z tego takie wielkie halo? Ja znaczy wiem, dlaczego robisz halo, ale... Co mówiłaś? Mamo, to jedna randka z jednym chłopakiem. Jesteś za młoda na randki z chłopcami. Dobra, wiem, o co wam chodzi. Nie podoba wam się, że umówiłam się z Kalem? Nie, Piper. To prawda. Myślisz, że Kale jest słaby, bo jego tata nie ma pracy, a jego mama jeździ brudnym busem. Szczerze mówiąc, nie czuję się swobodnie rozmawiając, kiedy Kale jest w pokoju. Ale ci będzie łyso, kiedy Noel wybierze mnie. Ale będzie ekstra, nie mogę się już doczekać. Dawaj, pytaj ją. Dobra, weź już przestań. Henryk, siostrzenica twojej nauczycielki jest na górze w pokoju gościnnym. Fajnie. Tak, fajnie dla mnie. Przepraszam. Mamo, tato, nie będzie mnie w sobotę wieczorem, ponieważ zabieram naszego gościa na randkę. Żart? Jaki znowu żart? To, co mówisz. Bo to ja zabieram Noel na randkę w tę sobotę. Czekaj. Chcesz powiedzieć, że macie randkę w tę sobotę? Tak, zgadza się. Dobra. Jak pójdę na podwójną randkę z Henrykiem lub Jasperem, to mogę iść z Kalem? Słuchaj, uważamy z mamą, że jesteś za młoda, by być... W sumie, jeśli to podwójna randka z Henrykiem lub Jasperem, to chyba może być. I kropka. Noel! Co? Matko! Kapitan i niebezpieczny nigdy by nie zdjęli masek! No wiem! Co się dzieje? To nie wiem, ale... Zaczekajcie! Ej! Dokąd idziesz? Zaraz wracamy! Ej! Dlaczego Henryk i Ray chcą zrobić... Cii, daj powiedzieć! Ej, ale jak zdejmą maski, to wszyscy się... Słuchaj mnie, co nie? Ale wy... Nie mów, tylko mnie słuchaj! Dobra, ty tu zostaniesz z Piper, ja pójdę do kryjówki, znajdę ściosa i spróbuję dojść, co się dzieje z Rayem i Henrykiem. Okej? Okej? Jasper! Kazałaś mi nie mówić! Nie, w sensie w tej chwili! Tak, weź wszystko! Z kim rozmawiasz? Cii. Dlaczego dziewczyny nie dają mi mówić? Czekaj! Niech Oliver przyniesie całą bańkę budyniu! Tak, i to biegiem! Kto to był? Sydney! Po co do niego dzwoniłaś? Ponieważ on ogarnia makijaż w klubie teatralnym, więc umie robić wielkie pryszcze. Po co nam wielkie pryszcze? Dlatego, że ludzie lubią oglądać, jak się wyciska pryszcze. Jeśli wyciśniemy wielki pryszcz, odciągniemy widzów od Frankiniego i wtedy on nie zbierze 10 milionów, a kapitan i niebezpieczny nie będą musieli zdjąć masek. Tak? Jaki budyń wygląda jak ropa z pryszcza? Z bananów? Z bananów. Nie obchodzi mnie, czy będzie bezglutenowy. Przynieś mi budyń, który wygląda jak ropa. Zaczynamy spotkanie fanów kapitana. Wniosek formalny. Ups, wyślizgnął mi się z ręki. No. Pierwszym tematem dyskusji będzie... Ej! Dzisiaj jedynym ważnym tematem jest to, czy jako fani kapitana będziemy głosować na chipsy rozwścieczony rabarbar, czy może raczej na chipsy boski bekon. Na boski bekon. Słuchajcie! Słuchajcie! Jesteśmy fanami kapitana. A to znaczy, że musimy czekać, aż kapitan i niebezpieczny wybiorą czerwone lub niebieskie i wtedy tak zagłosujemy. Mam rację, czy nie? To. Tak, jesteśmy. Albo możemy stworzyć klikę. Coś ty powiedział? Więc kliki będą wtedy, gdy podzielimy się na grupy, w których omówimy zalety czerwonych...
Robisz mi obciach. Dlaczego ty się z nim zadajesz? Jego ojciec ma jacht. Ej! Za chwilę rozpocznie się pokaz gadżetów. Przygotujcie się do oceny. Powodzenia. No, chodź. No chodź, nie można wiecznie siedzieć w łazience. Ja chcę stąd wyjść. Dlaczego? Powinnaś być dumna z projektu. Mój projekt to mega obciach. Tak, ale też prześliczny wulkanik. O, przestań. Co? Patrz na prześliczny wulkanik Jenny Tetrazzini. Wow, tato ma talent. Wcale nie! Wszystkie projekty robi za nią jej tatulek. Hej, myślę, że twój wulkan jest fajny. Tata z ciebie. Dawaj, przetestujmy go. Nie! Dobra, jestem dorosły i każę ci przetestować twój wulkan. Jestem z ciebie dumny. O matko, sędziowie muszą ocenić jeszcze dwa projekty, a potem mnie! Hej, Zoba! Co to jest? Zrobiłem nam zdjęcie i zamieniłem twarze. Wyglądam ekstra! Jasper! Patrz na mój stół z projektem! Co? Chyboczy się? Nic na nim nie ma! Gdzie jest ścios i gdzie mój projekt? Projekt Piper Heart otrzymuje wynik 3. Ej, patrz, masz trzecie miejsce. Nie, tato, 3 punkty. No i co? 3 punkty na 100! O, jej. O, teraz Piper dzwoni do mnie! O nie, zapomniałem o Piper. Zwrócił w prawo i gdzieś zniknął. Jechał dość szybko, więc dawaj go. Trochę trudno stwierdzić. Przepraszam, mogę się rozłączyć? Nie. Świetnie, nie, dziękuję. Nie wrzucaj go tylko do brązowej zupy. Ale ja nie chcę już z nią rozmawiać. Jasper, daj telefon. Masz! Hej, Piper! Henryk, jestem na ciebie bardzo zła! Oj, wiem, ale jestem tu zajęty. Tata zjada swoją koszulę! Co? Dlaczego? Bo jest otumaniony tymi proszkami. Dobra, słuchaj, jadę do ciebie, tylko zostań, gdzie jesteś. Nie, ja jadę do ciebie! Psst, co? Nie jedź tutaj, ja jadę do ciebie! Au! Co? No co? Twoja siostra nie może cię tak zobaczyć! To się przebiorę! Teraz nie możesz! Musimy znaleźć świra, który porwał Lobiego! Lobiego! Ale muszę dać siostrze klucze do domu! Hej, jesteś pomocnikiem czy zwykłym dzieciakiem? Bingo! To jest właśnie ten konflikt, który definiuje naszą relację! Henryk, gdzie jesteś? Sam nie wiem, a ty gdzie? Na Madison, jakieś 3 przecznice przed Street Boulevard. Hej, to jesteśmy całkiem blisko siebie. Zielone auto. Tato, proszę przestań zjadać własną koszulę! Zielone auto! Nie! Co to było? Piper? Piper, halo! Jesteś tam? Tak, jestem. Ale uderzyliśmy w zielone auto z 4 kołami. To wielki homar? Lobby? Ojejku, dziękuję! Za co? Co zrobiłam? Ten maniak z zielonego auta, on mnie porwał! Ocaliłaś mi życie! Piper, tam jest Lobby? Tak, stoi obok mnie. Uderzyłam w auto, którym jechał. Ocaliła mi życie! Tak! To jedziemy na występ strasznej gry! Hej, stoj! Muszę dać Piper klucze! Hej, widzę jakiś wypadek! Zielone auto przed nami, widzicie? O, tak. No, jest też auto taty. Dobra, zjedź na bok, a ja dam Piper klucze. Nie, stój, zobaczycie w tym stroju. No tak, to co robi? Co robimy? Daj kluczyki mnie. I co chcesz zrobić? Dawaj kluczyki, dawaj! Powiedz siostrze, żeby Lobby przesunął się w prawo. Piper, możesz... czy Lobby może się przesunąć w prawo? Jasne, tak.
Lobby, przesuniesz się w prawo? Dla ciebie wszystko.